Siemanko, jestem Lucek, to jest Need for Speed Underground. Zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Mam nadzieję, że miło spędzicie czas. Tak, wszedłem sobie w opcję tej gry i zauważyłem, że mamy coś takiego jak przeglądanie wszystkich utworów i część z tych utworów są przeznaczone do właśnie menu. Możemy sobie wybrać, czy mają być grane w menu, czy na wyścigach. Może któryś z tych utworów nam się znudził. Możemy go sobie wyłączyć całkowicie, tak, jeśli chcemy. No. I na tej zasadzie to działa. I tutaj jeszcze, jeśli chodzi o ustawienia audio, to na przykład możemy sobie głośność samochodów wyciszyć troszeczkę. To by się przydało, bo te samochody brzmią tu naprawdę okropnie. Dopiero w dwójce te auta będą brzmieć w miarę okej. Chociaż w zasadzie to w żadnym NFS-ie auta nie brzmią jakoś fajnie. Umówmy się, tak naprawdę brzmienia samochodów są bardzo fajne chyba w Forzach, moim zdaniem, ewentualnie w jakichś grach symulacyjnych, ale takich wysokobudżetowych, no nie? Mówię już o takich torowych, jakiś tam Gran Turismo albo coś, chociaż nie grałem w Gran Turismo, więc tam nie wiem, ale podejrzewam, że tam to będzie najlepiej odwzorowane. Jest tu kilka fajnych ustawień. Co to, jump camera? Aha! Ja sobie to wyłączyłem, bo mnie to denerwowało, jak po prostu... O! Możemy sobie tu manuala ustawić, ekstra. Stability control, nie wiem co to jest. Parę sobie tych ustawień po prostu poprzeglądałem. To jest, są ustawienia do Underground. Chyba do wszystkiego to jest. Tutaj nie mamy żadnych ustawień. No dobrze, czyli co? Ostatnio męczyłem się z tymi dragami, to było okropne. Ale teraz już... moment. Musimy sprawdzić Skyline'a. Mówiliście, że Skyline jest okropny na wyścigi i rzeczywiście jechałem nim dragi, było okropnie. Zanim pojedziemy na jakieś tam rejsy, weźmy sobie, zmieńmy te lampy z tyłu. Nawet jeśli będzie trzeba zainstalować standardowe, i tak zrobię, to nie chcę mieć czegoś takiego jak wtedy. No, te przednie są w porządku, w miarę, więc tutaj nie trzeba się nic bawić. Jest, myślę, że całkiem w porządku. Możemy sobie zmienić też na jakieś inne wydechy, ale najfajniej chyba pasuje ten, który zresztą jest zainstalowany. No i kolorów tu nie będziemy nic zmieniać. Tak naprawdę każda z tych części wizualnych na każdym samochodzie wygląda troszeczkę inaczej. Więc mamy tutaj knockout, mamy sprint, mamy okrążenia. Knockout jest na 3, tu mamy okrążenia na 4. Spróbujmy. Poziom trudny, Skyline. No i tak jak pisaliście, jest bardzo ciężki do prowadzenia ten samochód. Czuję, że tak będzie, bo już na dragu można było mniej więcej to wyczuć. O ile na dragu można wyczuć w ogóle prowadzenie samochodu. Czułem, że był taki kloczasty strasznie. Taka kolumbryna wielka. O ile startuje bardzo fajnie, tak, bo mamy napęd na 4 koła. I statystyki naprawdę ma ten samochód wymaksowane. Zobaczymy... Shit! Ale atakują. Zobaczymy, co będzie na wyścigu. 4 okrążenia. Zobaczymy, jak mi pójdzie. O shit. Na razie jest całkiem w porządku, zaskakująco dobrze skręca. Chociaż jest podsterowny. Podsterowny, czyli jak wejdziemy w zakręt, to w pewnym momencie tak wylatujemy na zewnętrzną stronę zakrętu. Co to, muzyka się wyłączy? Shit! Ale mi dupę zarzuciło. Muzyka się wyłączyła. A nie. To był ten taki cichy moment. Powinienem troszeczkę ją podgłośnić tutaj w grze, bo ja ją lubię słuchać sobie bardziej niż ryki tych silników. Ciężko to nazwać nawet ryki. To są jakieś takie... Nie wiem, jak to nazwać, no. Takie wściekłe... beczki do robienia betonu. Betoniarki, jakieś wściekłe betoniarki. Nie no, betoniarki nie, betoniarka za wolno się obraca, no takie super przyspieszone betoniarki. Ale zobaczcie, mimo osiągi ten samochód ma naprawdę fantastyczne, wymaksowany. Jesteśmy teraz po mistrzostwach i te boty mogą też rzeczywiście dużo lepiej się zachowywać, w sensie być lepsze. Więc to może mieć też wpływ ogólnie na moją ocenę tego samochodu, czyli że jeździ się słabo. Też na jakimś tam wyboju mnie wywaliło totalnie. I z tym opanowaniem jest problem. Przede mną jedzie Eclipse. Fantastyczny. Zobaczcie, jak popierdziela skubany. Jak on skręca, w ogóle nic go nie zarzuca. Przy wewnętrznej jedzie fantastycznie szybko. Zero utraty prędkości. Patrzcie na to, no. Cheater cholerny. Skumajcie gnoja. I tu się raczej nie rozwali nigdzie, bo jest mało ruchu ulicznego.
No ale wiecie co, ja się tam nie poddaję. Próbujemy do końca. Zobaczymy czy... No właśnie, zobaczymy jaka jest różnica Skyline'em w porównaniu do jakiegoś innego samochodu. I tutaj będziemy mogli sobie też sprawdzić najlepszy czas okrążenia. W tym momencie jest to 54 sekundy Skyline'em i na pewno któreś okrążenie będzie czyste, takie najlepsze na moje możliwości. I wtedy sobie dopiero sprawdzimy, jak on robi te zakręty, ja nie mogę. I weźmiemy sobie jakiś inny samochód, jak to przegram i sobie pojedziemy i zobaczymy, jak mi pójdzie właśnie jakimś innym samochodem. 54 sekundy, jak do tej pory. Patrzcie, jak on jedzie, skubaniec. To jest niemożliwe, ale rzeczywiście. Jak on robi te zakręty, aż normalnie dym. O, tutaj bardzo zwolnił. A, widzieliście, jak przyspieszył nagle? Zwolnił po tym lądowaniu i nagle tak zniknął strasznie. Ja pierdziu. Ale co, ja się też trzymam tutaj nieźle tego pierwszego. Nie oddalam się od niego zbytnio. Z tyłu mnie coś goni. Goni mnie Type RK Honda. Odrobina skupienia. O, tu go podganiam. Tutaj strasznie zwolnił, aż jestem zaskoczony. To jest Supra, ja myślałem, że to Eclipse. Ale patrzcie, jak on, widzicie, jak przyspiesza? Możecie sobie cofnąć jeszcze ten fragment i zobaczyć dokładniej. Zobaczcie, jak mi nagle odjechał, tak? To jest niemożliwe dla Supry. I nie było widać, że tam Nitro uruchomił. No, cheatuch jak nic. Ciężko trochę tym Skyline'em. Nie jest tak źle, myślałem, że będzie dużo gorzej. Jaki tu miałem czas okrążenia najlepszy? Zaraz zobaczymy. Czy to będzie gdzieś napisane? Lead lap. Clean section mam. Okej, okay, ale statystyki są. Zobaczymy ten w Suprze. Time behind. 53, tak? Ja miałem 52,90. Najlepszy czas. Co jest? Pozycja druga? Aha, tu są okrążenia, na każdym okrążeniu, czyli na trzecim okrążeniu miałem najlepszy czas, 52,90 i tak mi się nie udało go dogonić. No to zobaczymy, jaki pójdzie, no prawie 53 miałem, tak? Zobaczymy, jaki pójdzie w moim ulubionym samochodzie do jazdy. RX-7, boję się, że tu będzie zarzucać dupę. Spróbuję tą RSX. I zobaczymy, czy rzeczywiście to przyspieszenie będzie odczuwalnie gorsze. No i spróbujmy. Lubię takie testy robić porównawcze, wiecie? To jest taka ekscytacja tymi samochodami. I nawet w tej grze, gdzie te samochody są traktowane z jakąś tam dawką pasji, ale też z takim przymrużeniem oka. No kurde, nie jest wszystko tak fantastycznie odwzorowane. Czyli mój cel to czas poniżej 52,90 na okrążenie. Moment, czy to jest na pewno ten wyścig? Chyba tak. To jest chyba to, no. Tutaj był jeszcze jakiś taki klawisz odpowiadający za zmianę utworu podczas jazdy, tylko właśnie nie mogłem go znaleźć w kontrolcach. Kurde, ale akurą... O, shit! Akurą jest dużo fajniej. Pewnie zaraz gdzieś się rozwalę. Jak to ja? Ja zawsze jak coś chwalisz, to zawsze to coś pieprzy. W tym wypadku może to być Acura. Type RK mnie tutaj próbowała zniszczyć. Nie używałem jeszcze Nitra, a... To okrążenie naprawdę mi nie wyszło, ale pierwsze okrążenie zawsze jest do dupy najdłuższe, no bo tutaj się dużo traci na samym starcie, zgadza się. Teraz dopiero moje okrążenie będzie się liczyć. Zobaczymy, jak mi pójdzie drugie. I tak, możecie powiedzieć, no teraz używasz Nitra, gnoju. Dobra, to nie będę używał, to poszło słabo. Ale teraz te boty są jakieś zupełnie inne. Jest ta Supra, wygrywająca wszystko. Zobaczymy, jak jej teraz pójdzie. Co ta Supra się tam rozwaliła? Wydaje mi się, nie wiem czy dobrze pamiętam, ale pierwsze okrążenie miałem przejechane tutaj z czasem 1.02, coś takiego.
Jest, ile tam było? 54 równo jest teraz. Czyli zobaczcie, wcale czas okrążenia nie jest lepszy dużo od Skyline'a, a ten bot został gdzieś bardzo z tyłu i ciągle się rozwala, jakoś do dupy jeździ. Nie wiem, o co chodzi. Może to, jaki my samochód wybieramy sobie, też ma wpływ na poziom trudności naszych przeciwników. Co by było dziwne, no Skyline jest, zdobywamy go w późniejszym etapie gry i może przez to jest traktowany przez grę jako taki trudniejszy samochód do jazdy i trudniejszy samochód, jeśli chodzi o dobór botów. To by było już w ogóle ciekawe. Zobaczcie, jak mnie teraz podganiała ta typerka. Patrzcie, jak... Kurde! Jak to śmiesznie wyglądało. I nic mu się nie stało, tam gdzieś poleciał, tutaj tam leci na boki, tu się gdzieś rozwalił i zaraz znowu mi siądzie na dupę. I tu mamy 53.31. Już zbliżam się do tego czasu, co w Skyline'ie. I zobaczcie, cały czas te boty są za mną teraz, mimo że jadę gorzej. Troszeczkę, znaczy nie, bo teraz czas okrążenia mam lepszy w Acurze. Ten, na tym okrążeniu, bo tam miałem chyba 54 ponad. No ta Supra wtedy z przodu źle wpływała na moje morale. Zobaczymy, jak będzie teraz. Teraz ma... O, fuck, już było tak dobrze. A może jeszcze nie będzie tak źle? Udało się z tego wybrnąć, myślałem, że będzie kaszana. I patrzcie, typerka już mnie tutaj ciśnie. No i skubana. Ale gdybym się nie rozbił, to by było całkiem dobrze. Był tam czas 52. Statystyki. Zastanawiam się, czy... No nie, no czasy wyszły gorzej, zobaczcie. Szło mi lepiej przez większość wyścigów, pod koniec typerka mnie zniszczyła z niewiadomych powodów właściwie. Ty, mały, uciekaj stąd. Już, poszedł. Ach, musi się gdzieś tu zawsze cisnąć, no. Wezmę sobie Mazdę RX-7. Tutaj mam troszeczkę lepsze przyspieszenie niby niż w Acurze. I podobną prędkość maksymalną i spróbujemy Mazdą RX-7. Tutaj, w przypadku tej Mazdy, obawiam się natomiast, że będzie mi się łatwiej rozwalić, że łatwiej wpadnę w poślizg, gdzieś tam się jakiś wybój wykręcę, czy coś w tym rodzaju i mogą być straszne problemy. Dobra. I patrzcie, poprzednio rozwaliła mnie Type R-ka. Znaczy... Wcześniej... Co to było? Wcześniej Supra, później Type R-ka, a teraz zobaczymy co. Teraz widzę, że Acura z kolei zaczyna tam coś cheatować dziwnie. Zobaczymy, jak pójdzie RX-7. Powinno pójść lepiej, bo już czuję takiego powera w tym samochodzie. Przyspieszenie jest lepsze, lepsze są prędkości. Lepiej skręca, tylko boję się takich momentów, takich jakichś małych wybojów. I takich... momentów, kiedy... Może zarzucić RX-7, ale na zakrętach jest, zobaczcie, jest dużo lepiej niż RSX. Kurde. Byłyby jaja, gdybym miał lepszy czas na okrążeniu. Pierwszy, patrzcie! O skurczysyn! Na pierwszym okrążeniu, tym takim stratnym, bez żadnego nitra, bez niczego, 56 sekund, gdzie wcześniej miałem powyżej minuty. Kurde, ten samochód jest dobry. Zobaczymy teraz z nitrem. Ja użyłem tego nitra, ale te boty w ogóle nie zostają z tyłu. Bo one wtedy też jakoś mają to doganianie włączone czy coś. Ale to doganianie, to mówiłem w poprzednich odcinkach, jest dobre do pewnego momentu. Później już na pewno zacznie mi to przeszkadzać. W poprzednich dwóch wyścigach te boty zachowywały się bardzo dziwnie. I teraz też już Supra zaczyna szaleć. Zobaczcie, 50 sekund na okrążeniu drugim. O ile lepszy jest ten samochód, to jest szok. Zobaczcie, o 2 sekundy, o prawie 3 sekundy lepsza od Skyline'a jest Mazda. Także myślę, że ten samochód jest... chyba najlepszy w tej grze, może być najlepszy w tej grze. Tak to na razie wygląda. Zobaczymy, co będzie później. No Skyline'em bardzo ciężko było, tak? A Mazda się świetnie trzyma drogi.
i jest łatwiejsza do opanowania, mimo że mamy tutaj też napęd na tył, który powinien być troszeczkę bardziej niestabilny, a jednak okazuje się stabilniejszy niż nawet w Acurze. No nie no, Acura jest bardzo stabilna, tutaj nie można jej tego odmówić. Kilka razy tam miałem jakieś nieporozumienia, ale ogólnie patrzcie, 49, 93. O równo 3 sekundy lepiej niż w Skyline'ie. Ja pierdziu, ale to było z nitrem, prawda? To nitro też nam niewiele dało, bo jeśli bym przy wyjściu z każdego zakrętu używał nitra, wtedy może efekt byłby jeszcze lepszy, ale i tak taki czas, jaki tutaj osiągnąłem na okrążeniu, to jest niezłe osiągnięcie, czyli wygląda na to, że to jest najlepszy samochód jak na razie. Zobaczcie, jak mi tutaj podgania teraz. No nie, co to, patrzcie, co? The fuck. Wygląda na to, że to jest najlepszy samochód do jazdy na tym wyścigu. Spadaj, Supra, no ja pierdzielę, poważnie? Yeah. Ale fart. Ej, widzieliście tę Suprę? W ogóle nie zwalniała na tych wszystkich wyskokach, nic ją nie zarzucało. Możemy sobie nowe felgi zainstalować. Ja mam tutaj zainstalowane unikalne, nie chciałbym ich zmieniać, chyba że będą jakieś naprawdę megaśne. Zobaczmy odzetki. Nie. Racing Heart. Zobaczmy. O, to są te. Te też są mega, co? Reputacja mi się nie zwiększy, bo te, które mam już zainstalowane, są bardzo fajne. I chyba są wymaksowane. No ale są tu inne mega też felgi, które mógłbym sobie wybrać. Na przykład te są bardzo fajne. No i tak do każdego samochodu powinno się oddzielnie te felgi wybierać. Na razie zostaję przy Mazdzie. Zobaczcie, ile słowo 16 minut bawiłem się z jednym wyścigiem. O masakra. Przepraszam bardzo, ale no musiałem to jakoś ogarnąć. Czy jakieś części? Nie, tutaj nic nie mamy. Także kurczę, zobaczcie, teraz pojedźmy sobie sprint tak dla odmiany. Później będziemy mieli jeszcze knockout. I na każdym okrążeniu ktoś odpada. Tu jest z tyłu. Zaraz zobaczymy, jak mi pójdzie teraz. No i czy te boty są już tak przez... Jezu, jaki paskudny zderzak w Suprze. Nie mogę na to patrzeć. Módlcie się, żeby ta Supra nie była w tym wyścigu jakaś kozacka i żeby nie jechała przede mną, bo nie chcę patrzeć na ten paskudny zderzak. Jezus Maria. Musimy ją jakoś tutaj zepchać. Nie może być. O kurde. Ekstra zagrywka, co? Podobało mi się. Powinienem tak robić z tymi botami. Poprzednio chciałem sobie po prostu sprawdzić, jak te jak te samochody będą się zachowywać. Teraz jedziemy po tych botach ostro, tak? Na każdym wyścigu, nie mówcie, że mnie Supra właśnie wyprzedziła. Na każdym wyścigu spychamy ich ostro, tak jak na poprzednich odcinkach. To jakoś gdzieś tam umarło, ta tradycja spychania gdzieś tam umarła wraz z tym, jak zacząłem sobie po prostu testować te samochody różne. Nawet na chwilę porobiłem wyścigi Quick Race, żeby tam sprawdzić, tam chyba testowałem RX7 kontra RSX i właśnie zwyciężyła RX7. Jest ta paskudna Supra, musimy ją tutaj... O fuck, będzie ciężko. Właśnie widzę, że jest jakaś nadpobudliwa ta Supra. Będzie ciężko ją rozwalić. Dawaj, dawaj, dawaj! Udało się. Było ciężko, ale jakoś poszło. Jest ok. I mamy, mamy. Lecimy. No i mamy knockout. Poszło za pierwszym razem. Te wyścigi już są na tyle trudne, że trzeba je po kilka razy nieraz robić. Tak jak z tymi dragami cały odcinek. Jedne mistrzostwo. No ale tamte dragi, musicie przyznać, były bardzo trudne. Ja nie wiem, czy ta RX7 ma taki słaby start, czy ja coś źle startuję. Może nie powinienem gazu do końca cisnąć.
Okej, ten wyścig wygląda na jakiś fajny. A nie, tutaj też będzie kilka takich niefajnych hopek. Chyba, że to nie ten wyścig, co ja myślę. Nie, tu też jedziemy przez chińską dzielnicę, ale tą taką bardziej równą, nie przez te takie jakby slumsy. Bardzo fajnie się jeździ tym autem. O, chyba wezmę sobie tą skrzynię manualną, bo czasami mam wrażenie, że mógłbym te biegi lepiej zmieniać niż ten automat. W tym momencie jechałem na przykład na czwórce, jadę na czwórce, ja bym zredukował sobie do trójki i może lepiej by przyspieszała ta Mazda pod górkę przy wyższych obrotach, a on tam dusił na tych 7000. Nie wiem, wydaje mi się, że nie wiem, czy to w ogóle ma jakieś znaczenie w tej arcade'owej grze. Możliwe, że je ma, no. Okej. I mamy... Spróbujemy tu skrócić. O, proszę, udało się. Już myślałem, że się rozwalę. I tu w powietrzu, proszę bardzo. Spychamy. To jest Nissan? Jakoś tam się nazywał. Chodź tu. Na razie, omek. Ale zakręty, jak ta... Mazda robi zakręty, to jest niesamowite. Muszę tak wszystkimi samochodami po trochu jeździć, żeby je wszystkiego dobrze obadać. No to ciekawe, jak będzie w Undergroundzie. Ja się nigdy na tym jakoś specjalnie nie skupiałem, jak te samochody się zachowują. Czy rzeczywiście jakaś tam znacząca różnica między nimi jest? Okazuje się, że jakaś jednak jest. I to dosyć spora, no nie? Każdy samochód właściwie ma inne zalety. Wygląda na to, że Mazda jest taka uniwersalna, no bo zobaczcie, napęd na tył, więc drifty mamy załatwione. Prowadzenie jest bardzo fajne, zwłaszcza po włożeniu tych lepszych części jak teraz. Auto stało się mega stabilne, wcześniej takie nie było. Osiągi są spoko, przyspieszenie, prędkość maksymalna w miarę, więc na dragach też się spiszę. No powiem wam, że to może być to. To może być najlepszy samochód w grze. A jak wy myślicie, który z tych samochodów może być najlepszy? Bo takim moim kandydatem była Acura RSX. Ja lubię zawsze takie jakieś auta niepozorne wybierać i stawiać na takie auta niepozorne. I wtedy czasami się okazuje, że rzeczywiście one są bardzo dobre. Moim faworytem byłby Eclipse, ale niestety Eclipse jest słaby jak barszcz. A tutaj Mazda, widzę, że naprawdę jest znacząca różnica. Zobaczcie, jak mogę fajnie robić zakręt. Sorry za te odgłosy z tyłu, ale no, pies jest hiperaktywny i on musi szaleć. Tak będą wyglądały najbliższe odcinki przez najbliższe miesiące, niestety u mnie. Także to dopiero początek, bo on dopiero rośnie. Jak będzie większy, będzie robił więcej akcji. Chyba wygrałem, ale ten gościu, który był za mną, próbowałem mu zajeżdżać drogę. I nie wiem, jaki miał w końcu czas. Nie miał czasu, bo został znokautowany. Okej, progi trzeciego poziomu. Zobaczmy to. Może będzie coś fajnego. No tutaj były te przesadzone progi jedne. O te chyba. Jezus Maria. No i mamy bardzo fajny próg i tutaj wymienił też przedni zderzak. No tutaj musimy poczekać, aż nam się odblokują nowe. Ja chcę mieć jakiś taki skromny, no tutaj na razie nic nie ma ciekawego. Musimy poczekać, aż się nam odblokują nowe, bo tutaj będą następne jakieś fajne. No i wyloty powietrza też moglibyśmy sobie zainstalować. Niektóre są spoko, ale na przykład ten... O Boże, to jak można coś takiego do samochodu wrąbać? Najfajniejszy jest chyba ten, bo taki dyskretny, minimalistyczny, nie? Takie minimalistyczne są, dodające akcentu, są najciekawsze. A nie takie wielkie kolumbryny, przestań. No dobra. To i mamy tak, mamy drift i zobaczcie, 4 okrążenia na takiej trasie, nie wiem, zobaczymy, jak mi tu pójdzie z tym kombosem, ale podejrzewam, że będzie hardkorowo. Okej. Okay. I... Let's go.
Wow. I przesterował. Nie, zaliczyło mi punkty, dobrze. Wow. No powiem wam, że bardzo łatwo przesterować to auto. Ale to tak łatwo, że łatwo. Chyba, że ja po prostu za dużo gazu cisnę. I może powinienem delikatniej, ale... Jest bardzo łatwo przesterować ten samochód, tak czy inaczej. Czemu im się punkty nie zaliczają? Co oni cisną po tyle... Aha, fajnie, oni jedno kombo cisnęli za ten czas. No to już się zaczynają trudne drift... O, fuck! Ale łatwo przesterować ten samochód. Czyli co, jednak do driftów Mazda LX-7 może nie być taka dobra. Paradoksalnie, może powinienem więcej tutaj ręcznego cisnąć, żeby tak nie przesterowywać. Spróbuję. Albo tym gazem lepiej operować. Teraz popróbujemy czegoś. Może z tym gazem właśnie, za dużo dodawałem i dlatego mi przesterowywało, a teraz widzę, że operując gazem idzie to sporo lepiej. Wow! I tutaj drift 360. Nie zaliczyło mi tego, tutaj tego nie ma. No ale co, już się wysunąłem na prowadzenie. Bardzo, bardzo długa trasa do driftu. Ale mieli, ja nie mogę. O, nie pykło. No, nie poszedł. Wow, bardzo łatwo zarzucić, także już się nie da nic z tym zrobić. Nie no, wygrać może i wygram, ale chciałbym takie poprowadzić naprawdę fajne combo, najlepszy drift w tej serii nawet gry. Taki zrobić naprawdę, że wiecie, cały wyścig w jednym drifcie. Fajnie by było na live taki zrobić trening na przykład, nie? Trening w undergroundzie driftowy. Okay. Oh, shit. Nie skasowała mi chociaż punktów. I mamy 17 000 na koniec. Było dużo takich niedociągnięć, ale kilka ładnych ślizgów udało się zrobić. Co to było? Cover, okej. 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 Nic specjalnego, jakieś dwa covery. Import tuner, przestań. No i co, moi drodzy? Tak to wygląda. Co mamy dalej do roboty? Okrążenia i 4 okrążenia, także lajcikowo to wygląda na niezaawansowaną jakąś trasę, ale to już zrobimy sobie w następnym odcinku, na który was zapraszam. Trzymajcie się, na razie, pa pa.